Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: o co masz zamiar pytać i jakie zdobyć od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawo. Drugi zaś brat, w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: z nieba je otrzymałem, a dla jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od niego ponownie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienie. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszą poddano czwartego. Konając, tak powiedział: lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia. Oto słowo Boże. Gdy z martwych wstał, cieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej woli. Poza tym, bracia, modlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was,
abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od zła. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i czynić będziecie. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. Oto Słowo Boże. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę, niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci. I tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu wiem, z którego z nich będzie żoną. Wszyscy bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: dzieci tego świata żenią się, za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostają za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto Słowo Pańskie. Oh,
Pan z wami i duchem twoim.